W sieci znajdziesz wiele różnego rodzaju informacji na temat fotowoltaiki. Część jest prawdą, część jest niepełna, a pozostałe informacje, no cóż, patrząc na ich rzetelność, możesz je od razu wyrzucić do kosza. Wspólnie z IKEA postanowiliśmy opowiedzieć Ci więcej o fotowoltaice w Polsce. Teraz pewnie zastanawiasz się, dlaczego IKEA stawia się w pozycji eksperta i opowiada o energii słonecznej. Czy energia słoneczna się opłaca? W IKEA to pytanie pojawiło się ponad 20 lat temu. W tamtych czasach to była gorąca nowinka technologiczna. Jeszcze nie sprawdzona w 100%, droga i prosto z przyszłości. Padła decyzja, że należy ją przetestować. W 1997 roku była to pierwsza w Skandynawii instalacja fotowoltaiczna na dachu Ikano Bank. Miała moc aż 50 kWp, co w tamtym czasie było też największą instalacją w regionie. Dzisiaj IKEA jest światowym liderem, jeśli chodzi o zasilanie energią ze słońca. Na dachach sklepów, magazynów i biur znajduje się ponad 750 tysięcy modułów fotowoltaicznych w 22 krajach. Przyjmując średnią wielkość modułu 1685 na 1000 mm, możemy obliczyć, że wszystkie te moduły mają powierzchnię prawie 2 razy taką jak Łazienki Królewskie w Warszawie, czyli 2 razy 76 arów. Przez lata w IKEA testowana była skuteczność tej metody pozyskiwania energii elektrycznej i dzięki temu już wiemy, jak to działa. Teraz razem opowiemy o tym Tobie. Zobaczysz, że instalacja fotowoltaiczna to przyszłość Twoja, Twojej rodziny i przyszłych pokoleń. W naszych filmach czasami będziemy odwoływać się do przykładów z energii słonecznej w IKEA, ale tylko dlatego, żeby lepiej wytłumaczyć Ci, jak to wszystko działa i udowodnić, że to naprawdę skuteczne rozwiązanie. Zaczniemy od definicji tego, o czym traktują nasze filmy, czyli instalacji fotowoltaicznej. Potocznie często nazywa się ją panelami, solarami albo bateriami słonecznymi. Jednak wszystkie te wersje są błędne. Panel to tylko część instalacji. W potocznym rozumieniu panelami często nazywa się element, który tak naprawdę jest modułem PV. Najprościej będzie, jeśli pokażę Ci, jak zbudowana jest taka instalacja. Najmniejszym elementem jest ogniwo. Ogniwa połączone ze sobą tworzą moduł PV. Dopiero kiedy połączymy ze sobą kilka modułów, otrzymujemy panel, a kilka paneli tworzy instalację fotowoltaiczną. Potocznie solary czy baterie słoneczne to panele, które pozwalają na ogrzewanie wody w Twoim domu. Nie produkują energii elektrycznej, tylko cieplną. W naszych filmach najczęściej będziemy posługiwać się więc poprawnymi moduł i instalacja fotowoltaiczna lub przydomowa elektrownia słoneczna. Teraz możemy zacząć. Najpierw słońce. Czasami spotykamy się z opinią, że w Polsce lub w podobnej strefie klimatycznej jest za mało słońca, żeby produkować z niego energię elektryczną. Ale gdyby tak było, to czy instalacje na dachach sklepów i magazynów byłyby w stanie wyprodukować tyle energii, żeby pokryć nasze zapotrzebowanie energetyczne? Albo czy w ogóle IKEA sprzedawałaby to rozwiązanie tutaj? Polska jest jednym z 5 krajów, w których wprowadziła sprzedaż instalacji fotowoltaicznych. Czy gdyby były jakieś obawy, że w kraju jest za mało słońca, to zostałaby podjęta decyzja o takiej inwestycji? W opiniach na temat modułów fotowoltaicznych często znajdują się odwołania do Niemiec, gdzie przydomowe elektrownie fotowoltaiczne są bardzo popularne. W słoneczne dni powszednie moc instalacji fotowoltaicznej pokrywa aż 35% chwilowego zapotrzebowania na energię w całym kraju. W słoneczne weekendy i święta procent zwiększa się aż do 50%, to połowa ich zapotrzebowania. Nie wierzysz? Zajrzyj po te i inne dane do raportu Recent Facts about Photovoltaics in Germany, przygotowanym przez niemiecki Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. Link do niego znajdziesz w opisie. Niektórzy myślą, że skoro tak wiele osób w Niemczech ma swoje instalacje, to znaczy, że tam działa to lepiej. A to nieprawda. Mamy podobną szerokość geograficzną i takie samo nasłonecznienie. W Polsce nasłonecznienie wynosi około 1000 kWh na metr kwadratowy. W Warszawie według kalkulatora nasłonecznienia przygotowanego przez Komisję Europejską, o nim więcej za chwilę, nasłonecznienie wynosi 1100 kWh na metr kwadratowy. W Berlinie tyle samo. Średnia nasłonecznienia kraju wygląda podobnie jak u nas. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Możesz to sprawdzić. Komisja Europejska stworzyła kalkulator nasłonecznienia Photovoltaic Geographical Information System. W opisie znajdziesz link do strony i link do filmu, jak z tego kalkulatora korzystać. Pamiętaj, że nasłonecznienie jest określone w przedziale rocznym. Latem będzie większe, zimą zdecydowanie mniejsze. Dlatego mówiąc o oszczędnościach czy opłacalności instalacji fotowoltaicznej, mówimy o całym roku, a nie pojedynczych miesiącach. Czasami kilka dni lata wystarczy, żeby Twoje moduły wyprodukowały tyle energii, ile zimą przez cały miesiąc, jeśli będzie wyjątkowo mokra i śnieżna. A propos śniegu, nie musisz się niczym przejmować. Będzie on oczywiście leżał na dachu, będzie zasłaniał moduły, będzie zmniejszał pobór promieni słonecznych, tak samo liście jesienią. A Ty wtedy nie musisz, a nawet nie możesz ich samodzielnie czyścić. Po pierwsze, bo możesz zrobić sobie krzywdę. Po drugie, bo możesz je uszkodzić, a gwarancja niezależnie od dostawcy na pewno nie przewiduje takiej sytuacji. Po co więc ryzykować zdrowiem czy utratą gwarancji, jeśli w okresie zimowym Twoja instalacja i tak produkuje niewiele energii elektrycznej? W czasie niepogody korzystasz z tego, co pozbierasz latem. Jak to działa? Już tłumaczę. Każdy, kto decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej, zmienia status u swojego dostawcy prądu. Z klienta na prosumenta. Kim jest taki prosument? Prosument to osoba, która sama produkuje swoją własną energię elektryczną, jednak robi to wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, tzw. mikroinstalacji. Polskie prawo określa ją jako, uwaga, prawna formułka, instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kWp. W praktyce oznacza to po prostu, że masz własną instalację fotowoltaiczną, małą farmę wiatrową albo czerpiesz energię elektryczną ze spalania biomasy. A zgodnie z ustawą o OZE z 1 lipca 2016 roku, jako właściciele takiej instalacji jesteśmy w Polsce uprawnieni do skorzystania z usługi tzw. bilansowania z siecią. Polega ona na tym, że nadmiar energii elektrycznej wyprodukowanej z naszej mikroinstalacji możemy przesyłać do zakładu energetycznego odpowiedzialnego za nasz region, a następnie w okresie 12 miesięcy od wprowadzenia jej do sieci możemy odbierać ją w dowolnym momencie. W praktyce oznacza to, że ustawa ta pozwala nam korzystać z sieci elektroenergetycznej jak z jednej wielkiej niewidzialnej baterii. Genialne, prawda? Jest z tym jednak związany pewien koszt. Zakład energetyczny oddaje Ci zdecydowanie większą część tego, co zmagazynowałeś u niego w okresie roku, choć nie jest to 100% tego, co oddałeś do sieci. Zapytasz, a ile? Jeśli Twoja mikroinstalacja nie przekracza mocy nominalnej 10 kWp, to zakład energetyczny oddaje Ci 80% tego, co wprowadziłeś do sieci. Jeśli jednak moc nominalna Twojej mikroinstalacji jest większa niż 10 kWp, to dostajesz z powrotem 70% tego, co wprowadziłeś do sieci. Nie wiesz, jakiej mocy potrzebujesz? Spokojnie, w Polsce najczęściej na domowe potrzeby średniej rodziny wystarcza instalacja o mocy 5 kWp. Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, w którym przedziale jesteś, sprawdź na rachunkach za prąd, ile mocy zużywasz rocznie. Te 20 albo 30% przekazanej energii elektrycznej sieć pobiera sobie jako koszt za magazynowanie. Proporcje są jasno określone w ustawie, więc z pewnością nikt Cię nie oszuka i odda wszystko, co Ci się należy. Teraz pozwolę sobie na pewne uogólnienie, żeby wytłumaczyć Ci, jak najprawdopodobniej będzie rozkładało się Twoje zużycie energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej w ciągu roku. Zakłada się, że profil produkcji i zużycia energii elektrycznej z domowej instalacji fotowoltaicznej dla typowego polskiego prosumenta jest na poziomie 30% to bieżące zużycie energii i 70% to magazynowanie i odbieranie w mniej słoneczne dni i wieczorami. Uwaga, teraz będzie ciekawostka dla niedowiarków. Możecie sami na własne oczy zobaczyć, kiedy energia produkowana przez moduły jest oddawana do sieci, kiedy jest jej w sam raz, a kiedy jest jej za mało. Wystarczy spojrzeć na licznik. W pochmurny dzień licznik najprawdopodobniej będzie działał tak jak zwykle, czyli ruszał się do przodu. Jednak w słoneczny dzień będziesz mógł zobaczyć wyraźną zmianę, bo nie będziesz wykorzystywał produkowanej energii w 100%. Dlatego część z niej będzie oddawana do sieci. W starych licznikach można było zobaczyć, jak licznik po prostu się cofał. W nowoczesnych zobaczysz na cyfrach, ile energii trafia w tym momencie do sieci, bo osobno pokazana będzie ilość energii pobranej i oddanej. Kiedy licznik stoi, produkujesz tyle energii, ile akurat potrzebujesz. Jedyną niezmienną rzeczą pozostaje koszt stały, który pobiera Twój dotychczasowy dostawca. Nie zależy on od ilości poboru energii. Każdy operator ma swoją stawkę, może się sprawdzić na swojej fakturze, zależy od rejonu energetycznego, w którym mieszkasz, grupy taryfowej, z której korzystasz i przyjętych okresów rozliczeniowych. Przyjmujemy jednak, że wysokość takiej opłaty dla typowych gospodarstw domowych mieści się w przedziale 150–250 zł za rok. Jak to się mówi, cudze chwalicie, a swego nie znacie. Warto zaznaczyć, że nie w każdym kraju produkcja prądu z przydomowej elektrowni fotowoltaicznej jest tak regulowana prawnie jak u nas. W Szwecji na przykład właściciele instalacji prosumenckich muszą co roku podpisywać nowe umowy z dostawcami energii elektrycznej, które definiują zasady, na jakich mogą odsprzedawać nadmiar energii, jaki produkują ich instalacje fotowoltaiczne, co jest trochę bardziej uciążliwe i skomplikowane niż system bilansowania z siecią obowiązujący w Polsce. Pamiętaj jednak, że nie możesz sprzedawać nadwyżki energii innym podmiotom. Jeśli sąsiad chciałby mieć tańszą energię, to musi sam zainwestować we własną instalację fotowoltaiczną. A twój zysk będzie pochodził z oszczędności, nie ze sprzedaży energii. Możesz też śledzić na bieżąco nowelizację ustaw dotyczących OZE. Cały czas nad nimi pracują, żeby wprowadzić kolejne ułatwienia dla integracji prosumentów z tradycyjną siecią elektroenergetyczną. Jak to się mówi, to za dużo to niezdrowo, dlatego na ten moment kończymy. W kolejnych odcinkach opowiem Ci więcej o instalacji fotowoltaicznej, jej opłacalności, funkcjonalności i innych ciekawostkach. Linki do filmów znajdziesz w opisie pod tym filmem. Do zobaczenia. Ile zaoszczędzę dzięki instalacji fotowoltaicznej? Jak działa fotowoltaika? Ile muszę zainwestować w instalację fotowoltaiczną? Odpowiedzi na te pytania poznasz w naszych filmach. Do wszystkich znajdziesz linki w opisie.